Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim pokoju. Kochani, dzisiaj Was zapraszam na czwarty już tego rodzaju film na moim kanale, a więc filmik z cyklu Użyłam, Oceniłam. I dzisiaj na tapetę weźmiemy kosmetyki marki Kobo. 99% kosmetyków, jakich użyłam do wykonania tego makijażu, który aktualnie widzicie, właśnie pochodzą z tejże marki. Także zapraszam Was gorąco do oglądania. Pominęłam krok, jakim jest nałożenie bazy pod cienie, ponieważ nałożyłam bazę marki Golden Rose, której po prostu aktualnie używam. Następnym krokiem, jaki zawsze wykonuję w makijażu, jest nałożenie jasnego beżowego cienia pod łuk brwiowy i w kącik. I do tego celu wybrałam jasny taki cień, szampański, z tej oto paletki, czyli paletki Nude. Natomiast ten cień nie jest do końca cieniem matowym. Ale muszę powiedzieć Wam, że jego stopień błyszczenia jakby tutaj nie był jakiś bardzo zaawansowany, także spokojnie do tego celu mi się spisał, nie było źle. Ten cień bardzo ładnie się umiejscowił i jakby tutaj nie jestem w stanie nic złego na jego temat powiedzieć, prócz tego, że już przy tym cieniu zauważyłam coś, co będzie nam się przewijało również przez dalszą część filmu, a więc to, że te cienie niestety dosyć mocno się osypują. Kolejnym krokiem było wycieniowanie oka, nałożenie, jakby wiecie, pierwszej warstwy brązu i wybrałam cień również z tej paletki Nude, brązowy, jasnobrązowy, który ma w sobie złote drobinki. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że te drobinki podczas nakładania cienia praktycznie zanikły. Tutaj właśnie również zaobserwowałam bardzo mocne osypywanie się tego cienia. Bez problemu właściwie mi się go nałożyło, bez problemu mi się go roztarło. Te drobiny zanikły, także tutaj jeśli chodzi o jakby sposób aplikacji, również nie jestem w stanie nic absolutnie temu cieniowi zarzucić. Natomiast jest to cień o jednak bardzo chłodnych podtonach. Dla mnie jest to jednak cień odrobinę za chłodny. Kolejnym krokiem było dołożenie ciemniejszego brązu, zarówno w załamanie, jak i w kącik zewnętrzny. Właściwie to na kąciku głównie się skupiłam i do tego celu użyłam cienia pojedynczego, który mogliście ostatnio zobaczyć w holu i jest to numerek 116, ciemna czekolada. Jest to ciemny, matowy brąz, naprawdę ciemny, natomiast jest to również brąz ewidentnie o podtonach chłodnych. Ten cień także się osypywał i muszę powiedzieć, że tutaj przy aplikacji, przy rozcieraniu nie mogę powiedzieć, że to było trudne, aczkolwiek miał taką trochę tendencję do robienia plam. Faktycznie dosyć długo musiałam pracować tym pędzelkiem, aby ten cień, wiecie, ładnie się rozblendował. Te cienie zdecydowanie należą do cieni suchych. Nie są absolutnie takie aksamitne w swojej formule, jak na przykład cienie z Zoeve. Powiedziałabym, że są one suche, tak jak mniej więcej The Balm. Tutaj jakby znajduję takie na szybko porównanie. No i wpracowałam właśnie w ten cień w kącik zewnętrzny, odrobinę w załamanie, potem to wszystko roztarłam i kolejnym etapem było nałożenie takiego cienia o wykończeniu zdecydowanie lekko błyszczącym. Jest to cień najcieplejszy z tej paletki, ponieważ on wpada w takie lekkie bordowe z kolei podtony, może teraz Wam się tak nie wydaje, ale tak jest na żywo. I jego nałożyłam skośnym pędzelkiem, który był dołączony niegdyś do paletki ze Smashboxa. I nałożyłam go również w kącik zewnętrzny, ponieważ chciałam minimalnie ten makijaż ocieplić i przesuwałam się w stronę, wiecie, kącika wewnętrznego, tak aby go nałożyć jak najwięcej, żeby właśnie to oko nie było aż tak chłodne. I kolejnym etapem było za pomocą płaskiego pędzla Zoeve nałożenie takiego przepięknego, brzoskwiniowego, mieniącego się cienia. Tak naprawdę to występuje w Kobo pod hasłem różu i cienia, choć tak de facto każdy róż możemy używać jako cień, każdy cień na upartego możemy używać jako róż. I jest to taki bardzo ładny, brzoskwiniowy, mieniący się kolor i tutaj aparat napotkał pierwszy problem z podtonami, ponieważ no w rzeczywistości ten kolor wygląda o, bardziej tak. Nałożyłam go, ponieważ chciałam, żeby stanowił bazę dla kolejnego kroku. Ten cień również się osypuje, jest to taki cień wypiekany i jest on dosyć błyszczący. Natomiast jego pigmentacja nie jest jakoś rewelacyjna. No i tutaj główne skrzypce miał odegrać taki przepiękny cień w numerze 206. Jest to pojedynczy cień i on, słuchajcie, jest
I tutaj mamy konkretny problem z kolorem, ponieważ ten cień absolutnie nie jest pomarańczowy. Ten cień jest typowo cieniem brzoskwiniowym, wpadającym w takie podtony różowe. Jest to cień o innej strukturze, ponieważ jest on z kolei bardzo miękki. Taki, powiedziałabym, sprasowany pigment. Czyli nie jest to cień wilgotny jak cień Zoewy, tylko właśnie taki sprasowany pigment, co powoduje, że jego aplikacja wcale nie należy do najłatwiejszych. Kolejnym etapem było nałożenie w kącik wewnętrzny, znowu cienia z paletki Nude. I do tego celu wybrałam taki cień, który jest cieniem błyszczącym, dosyć chłodnym. I on się mieni na takie podtony złoto-różowe. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że właśnie nałożony w kącik wewnętrzny dał takie wrażenie zdecydowanie bardzo zimnego cienia. Jeszcze zimniejszego niż się to wydaje w paletce. Dlatego później poprawiłam tym cieniem, który nakładałam pierwotnie, wiecie, na cały obszar powieki. Bo ten cień jest zdecydowanie bardziej cieniem szampańskim. A górę rozblendowałam za pomocą różu. Matowego różu w kolorze morelowym. Jeśli chodzi o rozcieranie tym różem, tej górnej granicy, to jest bardzo to fajny produkt do rozcierania. Ja do tego celu użyłam mojego ulubionego pędzelka z Zoewy i bardzo ładnie tą górną granicę mi się rozblendowało i nadało takiej lekkiej właśnie brzoskwiniowej, morelowej mgiełki koloru. Dochodzimy do eyelinera. Jeżeli mnie oglądacie od dawna, to wiecie, że jestem bardzo wybredna, jeśli chodzi o eyelinery. No i co muszę powiedzieć na temat tego produktu? Słuchajcie, jest to naprawdę dobry eyeliner. Ja go używam od kilku dni, także nie jestem w stanie powiedzieć, wiecie, na ile to będzie produkt wydajny. Ma on bardzo podobny aplikator do aplikatora z Sephory, tego eyelinera na palet, czyli jest to taka gąbeczka, dosyć szeroka u nasady i uformowana w szpic. Ale po pierwsze, jest on czarny. Jest on naprawdę czarnym eyelinerem. Wydaje mi się, nie porównywałam, mogę to dla Was zrobić, że jest on czarniejszy od eyelinera z Sephory. Jest jednak wygodniejszy od eyelinera z Sephory, ponieważ tym dzióbkiem możemy bez problemu namalować cieniutką kreskę, a później tym bokiem tą jaskółkę wyprofilować. Muszę Wam powiedzieć, że ten eyeliner nie kruszy się i zastyga w postaci kreski jednak o wykończeniu błyszczącym, a nie znowu jak w przypadku tego z Sephory o wykończeniu matowym. Także jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, jak mi się nim maluje kreskę, to muszę powiedzieć, że bardzo dobrze. Momentami czepiam się tego, że ten aplikator jest krótszy, jak ma to miejsce na przykład w przypadku aplikatora z Smashboxa. I to jest jedyna jego wada. Natomiast innych wad nie zaobserwowałam. Już teraz jestem w stanie Wam go polecić. Nic mi się z nim nie dzieje. Produkt siedzi tam, gdzie go zaaplikuję. Jeśli chodzi o eyelinery drogeryjne, nie z tej wyższej półki, nie z produktów dostępnych w perfumeriach, nie przesadzę, jeśli powiem, że jest to najlepszy eyeliner drogeryjny, jakiego używałam w życiu. A używałam ich naprawdę, wierzcie mi, sporo, jeszcze za czym zaczęłam nagrywać na YouTube. No i dalej po prostu dokleiłam sztuczne rzęsy, wytuszowałam je, także tutaj jakby nic nadzwyczajnego się nie działo. Dolną powiekę zrobiłam bardzo podobnie do górnej, więc również Wam tego nie nagrywałam. No i przeszliśmy do makijażu twarzy. Wybrałam bazę oczywiście marki Kobo, Makeup Primer i jest to baza, która ma i wygładzać skórę i od razu powiem, że jest to baza silikonowa. Także jest to tego rodzaju produkt, który mnie oczywiście zapycha. Dlatego mogę stosować tylko i wyłącznie na wielkie wyjścia bazy silikonowe, nie mogę tego robić częściej. Nałożyłam naprawdę bardzo mało tej bazy, również w okolice pod oczami i tutaj nie jestem w stanie nic zarzucić, bardzo ładnie się rozprowadziła. Była to, powiedziałabym szczerze, taka jednak przeciętna baza silikonowa, choć zdarzały mi się bazy silikonowe, które były bardzo złe. Na przykład bardzo nie lubiłam bazy silikonowej z Inglota. Przeszłam do nakładania podkładu. Pokazywałam Wam, że kupiłam podkład wygładzający, podkład w kolorze 501, Nude Beige. I podkład wcześniej wydawał mi się dosyć jasnym produktem, natomiast kiedy go zaaplikowałam na dłoń, okazało się, że jednak jest on troszeczkę przyciemny, że będzie ryzyko, że jeżeli on minimalnie zoksyduje albo aparat będzie miał taki kaprys, wtedy będę wyglądała na pomarańcze. Dlatego dołożyłam White Brightener Mix with Foundation, a więc produkt rozjaśniający. Podobno tego już nie ma. To była rzekomo edycja limitowana i chyba coś jest na rzeczy, bo podobno tego faktycznie nie ma. Ale myślę, tak szczerze, znając życie, myślę, że marka Kobo do tego powróci, ponieważ jest to rewelacyjny produkt, który rozjaśnia podkład bez
zmian jego właściwości. Nie wiem, czy to można gdzieś upolować na Allegro, natomiast pokazuję Wam to i od razu powiem, że Wam to serdecznie polecam. Skład. Nałożyłam go najpierw bardzo cienką warstwą i krycie było bardzo, bardzo, bardzo małe, co Wam się starałam pokazać. Tutaj te takie przebarwienia czy pozostałości po jakichś wypryskach cały czas przebijały i ten podkład absolutnie nie chciał ich zakryć. Dołożyłam więc drugą, równie cienką warstwę i dalej to krycie jakby nie zostało w tej kwestii poprawione. Dalej te niektóre rzeczy mi prześwitywały, natomiast prześwitywała mi też faktura skóry, w związku z tym nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli chodzi o wykończenie podkładu, to muszę Wam powiedzieć, on jest wygładzający i faktycznie on ma bardzo ładne, takie rozświetlająco-wygładzające wykończenie. Ta twarz wygląda tak dosyć promiennie. O, to jest najlepsze słowo, jakiego mogłabym tutaj użyć. No i kolejnym etapem było nałożenie korektora. Ja niegdyś miałam korektor Skobo w pędzelku, znaczy tam wiecie, taki normalny w płynie i on mi się źle sprawdzał. A teraz kupiłam korektor, który jest dedykowany okolicom pod oczami. Jest to korektor w sztyfcie. I tutaj myślę, że dosyć dobrze widać, że jest to korektor o bardzo zimnych tonach. Jest on bardzo jasny i bardzo blady. Także dla osób, które szukają właśnie produktów o takich zdecydowanie chłodnych podtonach, to Wam go mogę od razu polecić. Natomiast jeśli chodzi o jego właściwości, jeżeli nie mamy jako takich cieni pod oczami albo dołów i zależy nam na nałożeniu jednak korektora w te okolice, ale nie na jakimś spektakularnym efekcie, to ten korektor polecam. Jeżeli jednak zależy nam na spektakularnym efekcie jak mi, to ten korektor średnio się sprawdza. Dlaczego? Nałożony małą ilością przez swoje dodatkowo podtony zimne sprawia wrażenie obciążenia tych okolic. Nałożony większą ilością z kolei podkreśla zmarszczki, wchodzi w te zmarszczki, a to krycie i tak nie jest jakieś rewelacyjne. I znowu te zimne podtony tutaj dosyć mocno się wybijają. W dzisiejszym makijażu w ogóle aparat troszeczkę, powiem Wam, przekłamywał niektóre rzeczy. Na przykład ja nie mam aż takich sińców pod oczami. To jest sztucznie wykreowany kontrast. No i kolejnym etapem było konturowanie twarzy, a więc kółeczka. I najpierw użyłam tego jaśniejszego brązu o zimnych takich podtonach, a więc produktu, który zdecydowanie się nadaje bardziej do konturowania. No i jak widzieliście, nałożyłam go sobie, zrobiłam z siebie indiankę, później jeszcze poprawiłam tym cieplejszym brązem na tę linię oraz użyłam tego jasnego, żółtego i nałożyłam go na środek nosa, na środek czoła, odrobinę na brodę i tutaj na te doły. Potem jeszcze odrobinę poprawiłam tym brzoskwiniowym. I muszę Wam powiedzieć, że przy innych korektorach o wykończeniu bardziej kremowym, to kółeczko, te jasne kolory ładnie się łączą z tymi korektorami kremowymi. Z tym stickiem średnio mi się to połączyło. Zaczęło mi to po rozprowadzeniu Beauty Blenderem jeszcze bardziej podkreślać zmarszczki i zaczęło się minimalnie tutaj ważyć. Także no, nie rzuca mnie na kolana, po prostu połączenie tych dwóch produktów w okolice pod oczami. Jeśli chodzi o brązy, to rozprowadziłam je za pomocą Beauty Blendera i to bardzo ładnie współpracuje z tym podkładem. Bardzo ładnie również to kółeczko współpracowało, nadało to takiego fajnego przyciemnienia twarzy. Następnie przypudrowałam okolice pod oczami standardowym pudrem twarz Yoko i poprawiłam jeszcze minimalnie bronzer z Smashboxa. Róż brzoskwiniowy 201 Apricot, bardzo fajny róż, bardzo ładnie wygląda na twarzy, nadaje jej takiego zdrowego wyglądu, bardzo fajnie napigmentowany i bardzo ładnie się rozprowadzał, absolutnie nie było problemów, nie tworzył plam. No i dochodzimy do rozświetlacza i tutaj mój ulubiony highlighter powder, tak naprawdę puder, a nie rozświetlacz w kolorze 310 Moonlight, którego sobie nie szczędzę. Jest to bardzo fajny rozświetlacz. I kolejnym etapem było tylko i wyłącznie zrobienie brwi i nałożenie pomadki. Jeśli chodzi o pomadkę, to mam tutaj pomadkę matową w kolorze 416 Walk of Fame. I co muszę Wam powiedzieć o tej pomadce? Jej kolor jest taki typowy dla moich pomadek, czyli taki brudny róż. Jest to pomadka szalenie tempa w nakładaniu. Szalenie tempa w nakładaniu. Więc jeżeli ktoś nie ma wprawnej ręki, ma wąskie usta, czyli tak jak ja, to może mieć problem. Ja szczerze mówiąc mam z tą pomadką problem, ona nie wysusza moich ust i jak już ją nałożę, to jest generalnie wszystko w porządku. No i to wszystkie kroki, dajcie znać jakie Wy macie doświadczenia z tymi kosmetykami. Generalnie jeżeli mam podsumować markę Kobo, te produkty, które mam, to uważam, że najfajniejszym produktem ze wszystkich będą te trzy
eyeliner, który jest zdecydowanie moim zdaniem wart polecenia, szczególnie na promocji. Generalnie wszystko na promocji jest, wiecie, lepiej kupować. Kółeczko, które jest ze mną od bardzo, bardzo dawna. Ten rozjaśniacz do podkładów, jeżeli tylko wróci do stałej oferty marki Kobo lub jeżeli jeszcze w jakichś waszych naturach gdzieś są te produkty, wiecie, ukryte, że się tak wyrażę. Rozświetlacz. Najmniej przypadło mi do gustu ta paletka. Ja ją mam od dawna, także absolutnie nie jest to mój pierwszy z nią kontakt. Najmniej mi przypadła ta paletka do gustu i z racji formuły cieni, i z racji ich kolorów. Tak samo ten cień. No i niestety, szczerze mówiąc, ten cień, ten sprasowany pigment również mnie nie rzuca na kolana. No i jeszcze Wam pokażę, jak wygląda twarz. Makijaż oka. No i tutaj przy nosie niestety coś się zaczęło ważyć. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych filmów, czy z tej serii, czy z innej. Jeżeli teraz klikniecie na napis Pokój Agaty, zostaniecie moimi subskrybentami, do czego Was gorąco zachęcam. No i może macie ochotę obejrzeć któryś z tych dwóch filmów, które Wam proponuję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia do kolejnego filmu. Trzymajcie się. Pa, pa.